za co kochamy mamy, za wszystko. Na przykład. Za to, że nas stworzyły. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, za to, że na co dzień możemy na nie liczyć. Na przykład. Ja na swoją przynajmniej mogę. Nie wiem jak reszta. No i to tyle. Za to, że się nami opiekują na przykład. Oczywiście dają nam kasę. I no, dają nam dom, żeby mieli gdzie mieszkać. No, za to, że nas urodziła, za to, że wychowała, za to, że pomagała, za wszystko. Kocham mamy za to, że dały nam tyle serca i miłości przez całe życie. Mamy za wychowanie. Za co kochamy mamy? Za to, że nas urodziły, wychowały, obdarzyły swoją opieką. Za coś jeszcze? No za to, że nas utrzymują. No, za to, że są takie kochane, czułe. Za to, że nas kochają, a my kochamy je. Za to, że są, że nas urodziły, że... No, że są zawsze z nami, kiedy potrzebujemy je. Za to, że za nas się troszczą od dzieciństwa. Za to, że są tam, zawsze nas rozumieją i zawsze nam pomogą. Myślę, że najbardziej za to. Za to, że opiekują się nami, za to, że są. I za to po prostu, że są kochane. Nie wiem. Kocham. Nie no, za to, że opiekowała się mną. Nadal cały czas. Opiekuję. No. Mamy za co? Za wszystko. No konkretnie, no za co? Za wszystko to ogólnie chyba, nie? Opiekuje się nami od dziecka. Stara się, żeby było nam jak najlepiej. No. I chyba wszystko.